Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otwieram 46. sesję Rady Miasta Górowo Iławeckie, przewidzianą do odbycia dnia 30 sierpnia. Jest to dzień dzisiejszy. Jeszcze raz witam wszystkich. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję gości w postaci pana dyrektora Hawrylca, dyrektora szkoły. Witam panią Jolantę Wirbą. Witam panią skarbnik naszego miasta i pana Drymucha Edwarda, który też jest tutaj obecny. Witam media, które są na dzisiejszej transmisji. Witam również mieszkańców, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Informuję, że protokolantem dzisiejszej sesji będzie pani Łuczkowska Katarzyna. W prowadzeniu dzisiejszej sesji pomagać mi będą pani Anna Piszczek oraz pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkami i projektami uchwał. Klauzula informacyjna. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustęp 1 litera b ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Górowo Iławeckie oraz w internecie. Informuję Wysoką Radę oraz wszystkich przybyłych gości, szczególnie mieszkańców, że uczestnicząc w obradach dzisiejszej sesji wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, upublicznianie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 14 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalania imiennego wykazu głosowań. Gdyby było to niemożliwe, wówczas głosowania odbywają się w sposób imienny. Tyle tytułem wstępu. Przypomnę teraz Wysokiej Radzie dzisiejszy porządek obrad. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Mam tu listę obecności. Na dzisiejszej sesji mamy obecnych 14 radnych. Brakuje radnego pana Kamila Bachanowicza, który usprawiedliwił swoją obecność. W związku z tym, że mamy 14 radnych, swoją nieobecność oczywiście usprawiedliwił, mamy 14 radnych, w związku powyższym wszystkie podejmowane dzisiaj uchwały będą prawomocne. Przedstawienie porządku obrad, punkt drugi, przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Miasta. Punkt czwarty, informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał miasta. Punkt piąty, informacja z wykonania budżetu miasta Górowo Iławeckie za pierwsze półrocze 2022 roku. Jest to bardzo ważna informacja. I mamy do podjęcia, szanowna Rado, 6 uchwał. Pierwsza uchwała do przyjęcia będzie dotyczyła w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy pedagogów, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach. Kolejna uchwała będzie w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Kolejna uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najm lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązkowego trybu przetargowego. Kolejna uchwała będzie dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035. I uchwała ostatnia już do podjęcia w dniu dzisiejszym, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022. Przewidziane są również sprawy różne i zamknięcie sesji. Tak wygląda dzisiejszy porządek obrad, Wysoka Rado. Przystąpimy zatem do przegłosowania tego porządku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku, zechce zagłosować. Dobrze.
Czekamy na wyniki. I pani Grażyna Sawicz. Dziękuję bardzo. Protokół, przepraszam, porządek dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym, że mam na dzisiejszej sesji naszych szanownych dyrektorów, panią Jolantę Wirbą i pana dyrektora Hawrylca, bardzo proszę pana burmistrza o wręczenie powołania, bo w ostatnim czasie odbywały się właśnie konkursy i państwo zwyciężyli w konkursach i bardzo proszę o wręczenie powołań. Proszę o powstanie. A teraz nie będzie widać naszych dyrektorów w kamerach, jakby można było. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością mam po raz kolejny przyjemność powołać na stanowisko dyrektorów naszych placówek oświatowych panią Jolantę Wirbą, która ponownie została dyrektorem naszego miejskiego przedszkola, i pana Dariusza Hawrylca, który ponownie został dyrektorem naszej szkoły podstawowej. Słuchajcie, od kilku lat nasza oświata jest w czołówce, jeśli chodzi o nasz kraj. Dwa lata temu zajęliśmy 6. miejsce, jeśli chodzi o miejsce edukacyjnych szans, a w roku, w tym roku, które? Trzecie. Trzecie miejsce, i to jest naprawdę zasługa tych ludzi, którzy pracują. Za każdym z naszych dyrektorów stoi zespół świetnych nauczycieli, świetnych pedagogów, ale nimi musi ktoś kierować. Także ja wam serdecznie gratuluję wygranych konkursów. Życzę pomyślności w życiu osobistym również, ale przede wszystkim w pracy zawodowej dla dobra naszej społeczności. Przyjmijcie te akty mianowania i bukiety kwiatów. Gratulacje i brawa. Tutaj jest pani, będzie pani wiceprzewodnicząca, kobietą, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Coś, tak, pan dyrektor ma kilka słów. Proszę usiąść. Ja oczywiście. Wszystko to dla nas. Rozumiem. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za ten moment, który musiał nastąpić po wygraniu konkursu. Powiem tak, bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Chciałem podziękować wielu ludziom, bo ostatnio w naszych szkołach trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Szkolnej 4. Komisja Oświaty dzisiaj będzie chodziła, zobaczy, jak to wszystko wygląda. Zresztą każdy, kto przyjeżdża do Biedronki, widzi, że zmiany są bardzo takie mocne i zauważalne. I oczywiście to, co było trochę dla mnie zaskoczeniem, ale bardzo się cieszę, że to się udało, to zrobić kompleksowy remont budynku szkoły wewnątrz szkoły. I za to chciałem podziękować panu burmistrzowi, oczywiście za to, że znalazły się pieniądze, i pani skarbnik, że te pieniądze znalazła. Dziękuję, ale chciałem w sposób szczególny podziękować Edwardowi Drmuchowi za to, że zawsze był, służył pomocą i zawsze znalazł rozwiązanie. Dzięki ci, Edek, za tą pomoc, a państwu również bardzo serdecznie chciałem podziękować, bo to państwo przydzielali te wszystkie pieniądze. Ale rozumiecie, że coś, co fajne, musi kosztować, i za to dziękuję, za zrozumienie. Poprosiłem panią dyrektor Wirbą, Jolantę, o kilka słów. Zostałam wywołana do mikrofonu. Ja mam ogromną nadzieję, jak już pan dyrektor pochwalił się tu wszystkimi remontami, że to, co czeka przedszkole, też nastąpi, i mamy nadzieję, że w miarę szybko. A ja ze swojej strony chciałabym podziękować za zaufanie i powiedzieć, że jak do tej pory będę się starała sprostać wszystkim zadaniom, które są stawiane przede mną. Także dziękuję wszystkim bardzo.
Dziękujemy. Panie dyrektor, może kilka informacji przedszkolnych. Kiedy rozpoczęcie roku, ile dzieci, jak to wygląda, ile dzieci z Ukrainy, bo to też są informacje takie ciekawe. To znaczy, ile będzie rozpoczęcie roku, no to tak jak zawsze w przedszkolu polega na tym, że wycieramy dużo nosów, ocieramy łzy u maluchów i jest to najzupełniej normalny dzień pracy dla nas. Jeśli chodzi o dzieci z Ukrainy, to doszło do nas troje nowych dzieci, a mieliśmy siedmioro. Trudno powiedzieć, ile z tej siódemki wróci. Być może będzie to tylko troje, bo niektórzy wyjechali zobaczyć, co słychać w ich domach i nie wiadomo, czy wrócą, czy nie. Myślę, że po prostu tu czas pokaże, ale no z tego, co się orientujemy, znowu koło siódemki powinniśmy mieć. No i co, dzieci w przedszkolu 150. Bardzo dużo nieprzyjętych, więc myślę, że przedszkole z terenu gminy, przepraszam, z terenu miasta, wszystkie z terenu gminy bardzo dużo nieprzyjętych. Wszystkie dzieci miejskie są przyjęte, tak, i mają miejsce. Tak, wszystkie dzieci miejskie są przyjęte, także tu się cieszymy, że się po prostu zmieściliśmy i że nikogo tam nie skrzywdziliśmy. No i tak jak mówię, i z gminy też się mnóstwo zgłasza, więc myślę, że mamy dobrą opinię i dobrze nam się wiedzie. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Czy może jakieś pytania do naszych świeżo upieczonych dyrektorów ze strony Rady? Nie ma? Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do realizacji naszego porządku dzisiejszej sesji. Kolejny punkt do przyjęcia jest to przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Miasta. Ostatnia sesja odbyła się w sposób nadzwyczajny. Informuję, że protokół z tej 45. sesji został Państwu przesłany na skrzynki mailowe poszczególnych radnych oraz protokół był wyłożony w Biurze Rady do wglądu. Czy są uwagi do protokołu 45. z sesji nadzwyczajnej? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem protokołu 45. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki w naszej maszynie. Ja przypominam, że głosowanie jest imienne, dlatego czekamy na spływ informacji. I pani Grażyna Sawicz, dziękuję bardzo. Protokół z 45. sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili oddam głos dla pana burmistrza w punkcie czwartym. Będzie to informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie dotyczy okresu od 23 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku i dotyczy okresu wakacyjnego, ale okazało się, że to był okres mało wakacyjny, a bardzo pracowity. Wysoka Rada w bieżącej kadencji przyjęła 301 uchwał, z czego zrealizowanych zostało już 219, a w trakcie realizacji znajdują się 82 uchwały. I tak z takich kompleksowych rzeczy to bardzo dopingujemy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze spółką EWIK, która podłącza nam wszystkie nasze placówki, a przynajmniej próbuje podłączyć do okresu zimowego do sieci miejskiej, dlatego że w tej chwili to jest najtańsza forma ogrzewania. Dla zabezpieczenia, tak jak rozmawialiśmy z poprzednimi komisjami Rady Miasta, mamy podpisaną umowę na dostarczanie gazu w szkole podstawowej przy ulicy Szkolnej. Natomiast tam już te prace, jeżeli chodzi o podłączenie do sieci miejskiej, są bardzo zaawansowane. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to będziemy starali się przede wszystkim korzystać z naszej kotłowni, bo no, naprawdę to jest dużo taniej. Do końca roku w mieście ten gaz, z którego korzystają nasze budynki publiczne, jest bardzo tani, bo udało nam się parę lat temu zrobić dobry przetarg i mieć naprawdę świetną cenę. Natomiast od 1
1 stycznia dotknie nas to, co dotyka wszystkich w kraju i na dzisiaj z tego, co wiemy już. Według nowej umowy na ogrzewanie szkoły podstawowej, panie dyrektor, 6 razy cena? 6 razy drożej, słuchajcie, jest masakra. Dlatego wszystkimi możliwymi legalnymi, tudzież urokiem osobistym, próbuję pracować z panem prezesem FX-u, z panem Leszkiem Kłębuckim, żeby szkoła została podłączona do kotłowni miejskiej, żeby kotłownia miejska była w stanie ją ogrzać. Dokładnie to samo robimy z przedszkolem, które dotychczas było ogrzewane drewnem. Przedszkole jest już podpięte, panie dyrektor, tak? Tam są pewne drobne zmiany w instalacji. Mówimy drobne, bo to, co mówiła pani dyrektor, ja, że tak powiem, trochę będę skakał po tym sprawozdaniu. Wczoraj wróciłem z walnego Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow i ja przypomnę, że w nowych pieniądzach na poziomie naszego województwa, tak, tych, które chcemy otrzymać, to górowo chcę zrealizować termomodernizację pełną dwóch budynków. Budynku przedszkola miejskiego i budynku szkoły podstawowej przy ulicy Sikorskiego. I tu dosyć duża walka się toczy. W tej chwili dzisiaj podpisywałem pisma do marszałków województwa. Wysyłamy nasze stanowisko też i próbujemy kontaktować się z ministerstwem, żeby to forma przyznania nam tych pieniędzy, a właściwie województwu, a właściwie wszystkim samorządom w Polsce, była jak najbardziej korzystna, bo tam trochę takie dziwne pomysły są, ale to tam detal. Być może będziemy w tej sprawie się kontaktowali również z Komisją Europejską bezpośrednio. Bo samorządy to nie przedsiębiorstwa i ja nie będę miał oszczędności z tego, że termomodernizuję przedszkole, tylko będę w stanie je utrzymać. Dobra, a to taki, tak żeby państwo wiedzieli, że to się, pewne rzeczy same się nie dzieją, tak? Żeby dostać pieniądze, to trzeba powalczyć. Jesteśmy w okresie wakacyjnym po dużej burzy mózgów w ramach pracowników Urzędu Miasta. Czekamy na spotkanie z naszym elektrykiem, jeśli chodzi o oświetlenie miejskie. Będziemy rozmawiali z drogami wojewódzkimi, jeśli chodzi o oświetlenie drogi 512. To nie będą wielkie oszczędności, ale spróbujemy ustawić to, żeby te światła zapalały się o rozsądnej porze i gasiły się trochę wcześniej niż zwykle. Parę złotych oszczędności z tego będzie, bo prąd też dla wszystkich drożeje, to wszyscy wiemy. Zresztą te wszystkie rzeczy, o których mówimy, konsultujemy z radnymi i będziemy jeszcze konsultowali. Natomiast no, zobaczymy, jak wyjdzie, jeśli chodzi o drogę 512, bo to jest droga wojewódzka i tam oświetleniem zarządza województwo. Na razie próbujemy załatwić sprawę merytorycznie. Jeżeli będzie jakiś kłopot, będziemy rozmawiali z naszym panem marszałkiem, bo szczęśliwie takiego mamy. Żebym ja czegoś nie zgubił. Na połowę września mamy ustalone spotkanie z przedstawicielami szkół, rad pedagogicznych, związków zawodowych, rad rodziców i dyrektorów placówek, jeśli chodzi o nadchodzącą zimę, bo wiecie, że zgodnie z rozporządzeniem ministra oświaty, dyrektorzy szkół mają możliwość zawieszania zajęć, przenoszenia zajęć na zdalne i różne inne rzeczy mogą robić, ale moim zdaniem nawet jeżeli będzie potrzeba, ta zima będzie tak strasznie zimna, jak no są ciepłe, ale wiecie jak to jest. Jak jest drogo, to może być i zima mocna. I uważam, że to nie powinno być jedynie w kompetencji dyrektorów, tylko takie rzeczy trzeba omówić w jak najszerszym gronie, żeby można było podejmować mądre decyzje, które ludzie rozumieją i nawet jeżeli są niewygodne, to wspierają. Mam nadzieję też, że nie trzeba będzie takich kroków czynić. Tak, szkoła jest jedna z termomodernizowana, no druga jeszcze nie. Być może uda się korzystać z tej kotłowni miejskiej. Jakby stąd te wszystkie rzeczy, o których do was mówię, nie? Że staramy się przygotować na zimę, która może być trudna. Będziemy mieli procedury działań ustalone w szerokich gremiach. I będziemy państwa zresztą, zarówno z państwem radnymi będziemy pracowali, a państwa mieszkańców będziemy informowali o wszystkich decyzjach, które tu zapadną. No i tak po kolei, żeby uczestniczyłem w zakończeniu roku szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej. Ten remont rzeczywiście był bardzo duży. Zaczynaliśmy to skromną termomodernizacją, a skończyliśmy no prawie że kapitalnym remontem szkoły dzięki funduszom covidowym w dużej mierze. Ogromne zaangażowanie pana dyrektora Hawrylca i pracowników urzędu, pana Edwarda Drymucha, bo naprawdę tych prac, które wykonaliśmy, było sporo.
To się połączyło z kończeniem projektu unijnego w ramach wyposażenia tej szkoły, między innymi w nowoczesne klasopracownie, także ta nasza oświata naprawdę jest bardzo doinwestowana. Zostało nam z takich ważnych rzeczy przy szkole to remont dwóch hal, ale tu rozmawiałem z naszymi radnymi WF-istami, z panem dyrektorem, taki wniosek zostanie opracowany, złożony do naszego Urzędu Marszałkowskiego, jeśli chodzi o małe remonty obiektów i w ramach tych pieniędzy byśmy remontowali nasze dwie hale sportowe przy ulicy Szkolnej, także to jest coś, co odkładamy i jeżeli finanse pozwolą, będziemy kontynuowali w przyszłym roku. I tyle. Dni Górowa tegoroczne, wydaje mi się, że udało się nadzwyczajnie ze względu na pogodę także, ale ogromny wkład pracy naszego Ośrodka Kultury, Sylwii Rosuchackiej, dyrektora tej placówki, której bardzo dziękuję za tą imprezę, która myślę, że no, bawiła naszych mieszkańców. 29 czerwca zakończyliśmy rok szkolny Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ja się strasznie cieszę i dziękuję naszym seniorom za no, dużą obecność. Trwało to parę lat, zanim udało nam się naszych seniorów wyciągnąć z domu. W tej chwili właściwie są stałymi bywalcami w naszych piwnicach ratuszowych, na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a aktywizacja osób, które zakończyły aktywność zawodową, jest strasznie ważna, dlatego że w znaczący sposób poprawia to zarówno ich jakość życia, jak i tak naprawdę no, pozwala funkcjonować wielu instytucjom miejskim, bo są największymi beneficjentami działań naszego ośrodka kultury na przykład. 30 czerwca odbyłem spotkanie z komendantami naszej policji. Były te uwagi, które państwo radni zgłaszali mi. Jak sami wiecie, jak obsada stanowisk policyjnych w ogóle w powiecie, myślę, że w kraju jest kłopot. Mamy bardzo mało funkcjonariuszy policji i na ile się to da, policja próbuje to koordynować. Myśmy trochę zaradzili po górowsku, tak? Zatrudniony jest pan Marek Łukianowicz, emerytowany policjant, który pełni funkcję kogoś na kształt streetwalkera, ale bardzo dobrze spełnia się jako prewencyjna działalność taka, jeśli chodzi o drobną przestępczość, zakłócanie porządku. I myślę sobie, że zachowując pewien zdrowy rozsądek, to nawet jak tej policji jest mniej, to jakoś na poziomie miasta sobie z tym radzimy. 1 lipca odbył się zarząd naszego stowarzyszenia CITASLOW i to jest cały ciąg tych prac nad tymi nowymi pieniędzmi, tak żeby one tak naprawdę napłynęły do nas, do miasta, bo jak się nie postaramy, to nie będzie. 14 lipca wziąłem udział w święcie policji w Bartoszycach, no bo wypada tak, jeżeli chcemy coś od funkcjonariuszy, to wypada też jakby no, współpracować z nimi w tym zakresie. 28 lipca miał miejsce bardzo ważne wydarzenie, my, nie wiem czy my je doceniamy, otwarcie drogi 512. To była ogromna inwestycja, ponad 200 milionów złotych, z czego pierwotnie na to było niecałe 100. I tu trzeba podkreślić, że gdyby nie pan marszałek Sycz, to tej drogi by nie było. Tak, bez tego lobbingu od środka, to by się okazało, że 100 milionów województwo nie dołoży, przetarg się by unieważniło i zrobiłoby się drogę w innej części województwa, skąd akurat jest marszałek. Tak to działa, także naprawdę, to sobie trzeba jasno powiedzieć. Pan Sycz tego nie może powiedzieć, a ja mogę. Jeśli chodzi o takie ważne wydarzenia, to dostaliśmy też kolejne promesy, jeśli chodzi o Polski Ład, to warto podkreślić, tak. Dwie pierwsze inwestycje już są na ukończeniu, w tej chwili będą trwały odbiory, czyli ulica Słowackiego i Bema. Mamy już w trakcie rozstrzygania, jest przetarg na ulicę Przemysłową, bo jeszcze panie Edwardzie nie jest, nie rozstrzygnęliśmy go do końca. Procedura trwa. Nie, już jest wybrana oferta. Mamy wybraną ofertę. Mieści się ona w kwotach, które przewidywaliśmy, jest nawet tak całkiem niższa. Czyli jakby to informacja dla radnych, do Przemysłowej dokładać na dzień dzisiejszy nie będziemy, tak? Mieści się w tym, co mieliśmy założone. No i myślę, że w tym roku jeszcze ruszą prace nad tą ulicą, jeżeli się nic nie zmieni, a jeżeli nie, no to one wtedy będą realizowane w przyszłym roku, bo też te terminy, które wpisujemy, jeśli chodzi o wykonawstwo, staramy się być elastyczni, bo kluczem jest wykonawcę znaleźć, tak? Jak damy im dłuższy okres wykonania, oczywiście w rozsądnie, tak, to tym większa szansa jest, że wykonawcy zaplanują to sobie w swoich harmonogramach prac, a sami wiecie, że na poziomie Polski bardzo często jest tak, że po prostu nie ma chętnych, nie ma oferentów,
Szczęśliwie w naszym wypadku tak się nie dzieje. Druga ulica, którą robimy w ramach Polskiego Ładu, to jest kolejna, to jest Armii Krajowej, dawna Armii Czerwonej, wjazd tam przy mleczarni po tym bruku, tak? Tam będzie kompletnie przebudowane, ten przetarg będziemy otwierali w tym tygodniu. Mam nadzieję, że też rozstrzygnie się równie pomyślnie i takie dwie naprawdę ważne arterie będą wykonane. Otrzymaliśmy także pieniądze, promesy, tak, ale ja to traktuję jako pieniądze, na wykonanie całej starówki naszej. Praktycznie wszystkie ulice wokół Starego Miasta, no oprócz tutaj przy Placu Ratuszowym, tak, będą wykonane. I tutaj przystępujemy powoli do prac projektowych. No i wykonanie będzie z pewnością nie w tym roku, tak, też nie da się. Ja przypominam, że jesteśmy małym urzędem, a w tej chwili na dzień dzisiejszy prowadzimy cztery duże inwestycje. Cztery duże inwestycje z pełną papierologią, z inspektorami nadzoru, etc., czyli kończyliśmy szkołę. Trwa kapitalny, ogromny remont ośrodka kultury, który nadzorujemy jakby stale. Kończy się, odbiór będzie na ulicy Słowackiego i na ulicy Bema. Dostaliśmy również w ramach, ja już się gubię, trzeciego naboru Polskiego Ładu ulicę Nadbrzeżną i, przypomnij, i ulicę Nadbrzeżną Inwalidów. Ja nie przypadkiem pytam panią radną Alicję Wierzbowską. I tu też będziemy przystępowali do prac projektowych. To jest w sumie 20 milionów złotych, które miasto Górowo ma w promesach. I to jest niewątpliwie zasługa z kolei innego polityka, z którym dobrze współpracujemy, pana posła Adama Ołdakowskiego, który patronuje tym pieniądzom, które akurat stamtąd spływają. Z takich ważnych informacji to też za chwilę, panie Edwardzie, w tym tygodniu rozstrzyga starostwo już przetarg? 9 września Starostwo Powiatowe w Bartoszycach rozpocznie procedurę rozstrzygania przetargu ulicy Sikorskiego-Krasickiego, czyli tej najważniejszej arterii miejskiej. No i też liczę, że wykonawcy się znajdą. Ja przypominam, że my partycypujemy w tej ulicy, więc warto trzymać kciuki, żeby oferta była jak najniższa, to jak najmniej dołożymy. Czyli właściwie byśmy mieli, jeżeli to wszystko uda się, to wszystkie ważne ulice w mieście byłyby w ciągu najbliższego roku, dwóch, tak, bo to tak trzeba patrzeć, wyremontowane i zrobione. 9 sierpnia odbyła się Ekołomyja. Wspieraliśmy tą imprezę. Miała charakter uroczysty. To nie była dyskoteka, to było spotkanie kulturalne, kultury ukraińskiej, no pod jakby tym widmem wojny, tak? I cóż jeszcze z takich ważnych rzeczy. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację o 77 tysięcy na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Na zakup podręczników otrzymaliśmy kwotę 6765 zł. Na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności kwotę 21 tysięcy. Na wsparcie kobiet w ciąży kwotę 19 200. Na kartę dużej rodziny 63 zł, na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne to jest kwota 9477 zł, na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku na kwotę 15 989 zł. I to tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby pytania do informacji przedstawionej przez pana burmistrza? Bardzo proszę, pan radny Łukianowicz Łukasz. Panie burmistrze, mam pytanie odnośnie energii elektrycznej, bo mówił pan tam o rozmowach między innymi z pracownikami o energii. Czy dotyczyło to tylko tej drogi 512, czy też o mieście, o wymianie lamp może na LED-owe? Tak, rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, żeby spróbować. Jeśli chodzi o 512, to tak jak mówiłem, to nie do końca od nas zależy, więc decyzje ostateczne zapadną w cudzysłowie mówiąc w województwie. Natomiast myśleliśmy o skróceniu okresu palenia się lamp w mieście. To jest najważniejsze. To będzie wymagało nakładów. To, żeby trzeba sobie jasno powiedzieć, że prawdopodobnie, bo myśmy już kiedyś analizowali jakby ten problem, tylko jakby ceny energii były inne i skórka nie warta była wyprawki, bo żeby dostosować nasz system oświetlenia, pomontować, bo tak naprawdę trzeba byłoby pomontować nowe
no jakby to prostym językiem powiedzieć, zegary albo inne urządzenia funkcjonalne, które by zapalały te lampy w końcu wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy chce słoneczko, tak, bo się zachmurzy, i gasiło je wtedy, kiedy nam to pasuje, to będzie trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo to nie jest za darmo, tak? Bo tego nie zamontuje pan Janek, który jest człowiekiem pracowitym, to musi elektryk z uprawnieniami. Trzeba przejrzeć, trzeba połączyć, pozmieniać obwody. No krótko mówiąc, kupa roboty, która wtedy się absolutnie nie opłacała, bo jakby te oszczędności byłyby mniejsze niż koszty, które ponieślibyśmy, nie? Znacznie bardziej racjonalne było to, co robiliśmy, czyli stopniowo wymienialiśmy lampy na LED-owe. I tu jest jakby odpowiedź na drugie pytanie. Lampy na LED-owe będziemy wymieniali w ramach tego budżetu, który mamy. No i pytanie, jak on będzie wyglądał w przyszłym roku. Za chwilę do niego siądziemy, tak jak pani skarbnik mówi, wspólnie. I na pewno, jeżeli uda nam się znaleźć pieniądze na to, będziemy chcieli wymienić jak najwięcej lamp, które mamy w mieście, na LED-owe. Najfajniej byłoby wszystkie, nie? No w tym roku tych pieniędzy nie ma dużo, kilka będzie wymienionych. To jakby pan radny chciał jakby o szczegółach, to trzeba by z panem Adamem Cioskiem porozmawiać, tak? Bo on jakby pilotuje to. Bo czasami jest tak, że po prostu się psuje lampa, tak? To zamiast naprawiać osadę, to od razu wymieniamy na LED-ową, bo to jest trochę drożej, ale w konsekwencji jest taniej, jakkolwiek to brzmi. Także staramy się na szybko, trzeba podjąć decyzję, czy robimy modernizację systemu sterowania, nie? Ile to będzie kosztowało? Ja nie wiem, czy nie w tym już. Bo to jest, jeżeli oszczędności, które sobie obliczymy, będą będzie warta skórka wyprawki, to spróbujemy zrobić jak najszybciej. Bo tam, gdzie można to zrobić ręcznie, ale to też trzeba elektrykowi zapłacić. Tego też nikt nie zrobi inny. To musi robić człowiek z uprawnienia. No nie wiem, chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania. Dziękuję. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze pytania w tym punkcie do pana burmistrza? Przypomnę jeszcze, że są sprawy różne i tutaj można będzie pytania jeszcze i pewne kwestie dopytać jeszcze, tak? Nie widzę, ja tylko w uzupełnieniu słów pana burmistrza dodam tylko, że ta inwestycja ulicy Inwalidów Wojennych i Nadbrzeżnej jest wyjątkowo atrakcyjna, bo dofinansowanie tej inwestycji wynosi 98%, więc tutaj no, miasto dokłada tylko 2% inwestycji, to są naprawdę symboliczne pieniądze i chciałoby się powiedzieć, żeby więcej było takich programów, gdzie można to zrobić. 98% dofinansowania, no, jest to naprawdę duże pieniądze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Wysoka Rado, do informacji z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze. Jest to bardzo ważna informacja. Pan burmistrz w tej sprawie wydał zarządzenie. Te nasze finanse są do przedstawienia w Radzie Miasta, ale również zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Także również tutaj instytucje zewnętrzne będą analizowały to wszystko. I bardzo proszę panią skarbnik o przybliżenie tego tematu, jak wygląda pierwsze półrocze. Ja przypomnę, że mieliśmy spotkanie w komisjach i ten temat był poruszany, więc bardzo proszę panią skarbnik tylko tak informacyjnie, gdzie jest dobrze, gdzie są zagrożenia i jak to wygląda. Pierwsze półrocze roku 2022. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę państwa, pierwsze półrocze, tak jak dostaliście w informacji, ona jest dość obszerna, tam jest prawie 50 stron wykonania naszego budżetu i po stronie dochodów i wydatków, a także wieloletniej prognozy finansowej. Po stronie dochodów, tak jak już pan w skrócie może, dochodów bieżących, wykonanie mamy w granicach 50%. No w sumie to fajnie, bo mamy półrocze, więc jakieś te dochody są osiągnięte. Po stronie wydatków również zbliżamy się do tych 50%, natomiast jedyne zagrożenie, jakie jest, to takie, że ten plan po stronie wydatków mamy, jak sami wiecie, dość okrojony. Więc te 50% no, dla nas na dzień dzisiejszy jest no, chyba w granicach 70-60% może wykonania budżetu, także trochę więcej. No, zostało to złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czekamy na opinię z niecierpliwością, ale no, na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ze strony radnych w tym temacie pierwszego półrocza? Temat ten był poruszony na naszych komisjach, pani skarbnik udzielała tutaj odpowiedzi. W związku z powyższym, jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem informacji w sprawie pierwszego półrocza finansowego, zechce zagłosować.
I pani Grażyna? Jestem za. Dziękuję bardzo. Informacja w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Górowo i Ławeckie za pierwsze półrocze została przyjęta jednogłośnie. Czekamy jeszcze na opinię organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dostaniemy pewnie pismo w tej sprawie i oni się wypowiedzą, jak te finanse nasze wyglądają, a jestem pewien, że dobrze. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do dużego punktu. Jest to punkt szósty, podjęcie uchwał. I pierwszą uchwałą, tak jak mówiłem, będzie uchwała w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy pedagogów, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach. Ten punkt, tytuł jest bardzo rozbudowany, bowiem od tegorocznego września w placówkach szkolnych, tu pan dyrektor pewnie też powie, zostali zatrudnieni nowi specjaliści, prawda? To wynika z ustawy, gdzie właśnie pedagodzy specjalni, doradcy zawodowi, tudzież inni psycholodzy mają po prostu obowiązek być zatrudnieni. I rozmawialiśmy tu z panem dyrektorem, pan burmistrz dzięki swojej operatywności udało się zatrudnić wszystkich wymaganych specjalistów, którzy mają obowiązek pracowania od 1 września. I tutaj jest, mamy napisane, że zasady udzielania i rozmiar tych obniżek określa załącznik numer 1 do tej naszej ustawy, uchwały, przepraszam. I tutaj głównie załącznik pierwszy dotyczy właśnie dyrektorów. I pozwolę sobie przeczytać w ten sposób, tak? Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, dla których gmina miejska Górowo i Ławeckie jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych do liczby godzin określonych w poniższej tabeli. Tygodniowy wymiar godzin do realizacji zajęć wynosi dyrektor szkoły 2 godziny dydaktyczne, dyrektor przedszkola 6 godzin dydaktycznych, wicedyrektor szkoły 12 godzin dydaktycznych. Tak to wygląda. Natomiast załącznik numer 2 mówi o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pracy pedagogów, doradców zawodowych, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach. I tutaj również określa się ten tygodniowy wymiar pracy dla pedagoga szkolnego to jest 20 godzin, pedagog specjalny 20 godzin, doradca zawodowy 20 godzin, logopeda 20 godzin, psycholog 20 godzin i terapeuta pedagogiczny 20 godzin. Tak to wygląda. Czy może pan dyrektor zajmie tutaj słowo w tym temacie? Bardzo proszę, do mikrofonu. Jeżeli chodzi o specjalistów, to no jest wymóg po prostu. I do kamery, tak? Jest taki wymóg, żeby określić pensum każdego z tych nauczycieli. Ministerstwo postawiło przed dyrektorami szkół, nie mówię, że naszej, ale wszystkich, bardzo takie poważne zadanie znalezienia tych wszystkich specjalistów. Z tego co wiem, jak rozmawiam z innymi dyrektorami, jest to dosyć trudne. U nas się udało dzięki temu, że pozyskaliśmy panią psycholog, takie nieładne określenie, ale do współpracy oczywiście już w tamtym roku, co było bardzo potrzebne po okresie pandemii i powrotów. Te dzieciaki po prostu i rodziny również, rodzice wymagali potrzeby psychologicznej, pomocy psychologicznej. Szczęśliwym trafem w tym roku również odpowiednia ilość godzin psychologa, pedagoga specjalnego, pedagogów, logopedów i tak dalej jest zapewniona. Wszystko znajduje się w arkuszu organizacyjnym. Natomiast jeżeli chodzi, myślę, o zniżki dla dyrektorów, to państwo wiedzą, nie wiem, no może ktoś nie wie, na czym polega specyfika pracy. Ostatnio na spotkaniu z panem kuratorem była informacja na koniec, no słuchajcie państwo, jesteście odpowiedzialni za wszystko. Odpowiedzialność jest naprawdę bardzo duża. To są spotkania
z rodzicami, to są wyjazdy, to są konsultacje, to jest choćby i budowa, jakieś nadzorowanie, właściwie wszystkiego. Także do Państwa radnych decyzji należy podjęcie tej uchwały, o której Pan Przewodniczący tutaj przeczytał. Dziękuję. Dziękuję za informację uzupełniającą. Czy są jeszcze pytania w tym temacie ze strony radnych? Bardzo proszę, Pan Radny Ukijanowicz. Ja tylko dopytam, bo na komisjach rozmawialiśmy, czy to będzie zwolnienie na kadencję, czy to będzie zwolnienie takie bezterminowe dla następnych też burmistrzów, dyrektorów. I jeszcze mam drugie pytanie, z ilu, bo nie kojarzę teraz, z ilu godzin jest zmniejszony ten obowiązkowy wymiar do dyrektora szkoły i dla dyrektora przedszkola? Dyrektor szkoły miał bodajże 6 godzin, tak? I teraz będzie miał 2, tak? I teraz będzie miał 2. A przedszkola? Dyrektor 8, przedszkola, tak? Miał 8 czyli godzin. O 2 godziny zmniejszamy. Tak. I podobny wicedyrektor miał godzin, panie dyrektorze? Wicedyrektor nie korzystał do tej pory ze zniżki, natomiast praca wicedyrektora, ja tylko powiem, przepraszam. Wicedyrektor nie korzystał ze zniżki, natomiast wcześniej było 2 wicedyrektorów i właśnie dlatego, żeby ograniczyć wydatki na kadrę kierowniczą, etat jednego wicedyrektora został zredukowany po prostu. Stąd wynikały obniżki dla mnie, bo na przykład no, muszę się zająć tymi sprawami, którymi zajmował się drugi wicedyrektor. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie, na jaki czas to będzie, bo tu widzę, mamy napisane, że może zwolnienie może mieć zastosowanie na czas powierzenia funkcji, czyli to będzie pan burmistrz decydował, tak? Czy będzie na kadencję, czy... Znaczy, jeżeli Wysoka Rada podejmie tę uchwałę, to będzie to kompetencja burmistrza, ale znacie jakby sposób pracy, tak, w tym samorządzie. Na pewno z wami porozmawiam, zanim podejmę decyzję. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Jeżeli nie ma, przystępujemy, Wysoka Rado, do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach lub placówkach, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na spływ głosów i została nam pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Dziękuję. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejną uchwałą, także państwo dyrektorzy, wiem, że macie dużo zajęć przed rozpoczęciem roku. Jeszcze raz gratulujemy wyborów i życzymy owoców w pracy zawodowej. Dziękujemy. Jutro jest 1 września, tak jak wszyscy wiemy, i uroczyste rozpoczęcie będzie tutaj na pewno uroczyście, więc dużo pracy jeszcze jest organizacyjnych, dlatego zwalniamy tutaj Państwa wcześniej. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Temat ten był również poruszany między innymi na ostatniej naszej nadzwyczajnej sesji. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, pan Jacek Wiśniowski, został wybrany prezesem, przewodniczącym Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i rozmawialiśmy na tym, że, o tym właśnie, że warto przystąpić do takiego związku. Tak jak się mówi, w większej ilości jest siła, będziemy mieli dostęp do informacji, do innych spraw. I dlatego podjęliśmy taką wstępną informację, że przystępujemy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze pytania w tej sprawie? Rozumiem, że nie ma. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 31 sierpnia w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Paragraf pierwszy. Gmina Miejska Górowo i Ławeckie przystępuje do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję pani Grażyno Sawicz. Dziękuję Wysokiej Radzie. Jednogłośnie przystąpiliśmy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Myślę, że tutaj informacje i same profity z tego tytułu będą. W związku z powyższym, że przystąpiliśmy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, należałoby przyjąć statut tego Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Ten statut jest określony i jest, obowiązuje wszystkie gminy, które w tym związku należą. W związku z powyższym przystąpimy teraz do przegłosowania tego statutu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, który jest tutaj załącznikiem do niniejszej uchwały? Zechce zagłosować oczywiście. Jeszcze pan radny Szlejer, czekamy na informację. Jest mały problem techniczny i już jest dobrze. I pani Grażyna? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy teraz do kolejnej uchwały na dzisiejszą radę. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najm lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązkowego przetargu trybu zbywania, zawarcia umowy najmu. Rozmawialiśmy również na naszych komisjach. Chodzi tutaj o zawarcie umowy najmu na okres 10 lat dla pani Alicji Stupienko, która prowadzi gastronomię i która po prostu przenosi się z ulicy Szkolnej na ulicę Sikorskiego. Czy ktoś z państwa miałby jakieś pytania w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym pozwolę sobie odczytać uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 31 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na najm lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Na podstawie stosownych ustaw o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomości, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat bloku żywnościowego, na który składa się kuchnia szkolna wraz z wyposażeniem. Jest to powierzchnia 66 metrów. Ta działka jest na ulicy Sikorskiego 22. Tutaj stosowne dokumenty są wymienione. Na rzecz Alicji Stupienko Gastronomia w Górowie Ławeckim dotychczasowego najemcy. Nieruchomość stanowiąca własność gminy Górowo i Ławeckie jest prowadzona przez księgi wieczyste w sądzie w Bartoszycach. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego, zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Tak na marginesie dodam tylko, że od 1 września jest obowiązek prowadzenia stołówki, wyżywienia wszystkich uczniów. Tam, gdzie nie ma stołówek, jest obowiązkowy catering. To wynika z ustawy, która obowiązuje od 1 września. U nas my mamy stołówkę i żywimy zgodnie z zasadami. Mamy już wyniki. Pani Grażyna? Jestem za. Dziękuję. Również ta uchwała została podjęta jednogłośnie. Także pani Alicji Stupienko tutaj życzymy powodzenia w nowym miejscu i żywienia równie smacznie, jak było na ulicy Szkolnej. Przechodzimy teraz do tutaj uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035.
Zgłasza się do odpowiedzi pani skarbnik i bardzo proszę pani skarbnik o kilka informacji w tym temacie. Proszę państwa, zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2022-2035. I tu zanim zacznę przedstawiać państwu kwoty, chciałabym wspomnieć o tych 13 tysiącach, o których mówiłam na komisjach. Te pieniążki dla polskich gospodarzy wpłynęły mi w dniu wczorajszym po południu na konto i dlatego pozwoliłam sobie tu nanieść tą autopoprawkę w kwocie 13 tysięcy po dochodach i po wydatkach. Tak, ja na komisjach mówiłam o takiej sytuacji, więc chciałabym, żebyście państwo wiedzieli o tej zmianie. W związku z tym kwota dochodów została zwiększona o 276 374 zł. Z czego dochody bieżące wzrosły o dokładnie taką samą kwotę i to jest kwota już powiększona o te 13 tysięcy. Dochody majątkowe pozostały bez zmian i jest to zgodne ze stanem faktycznym na dzień budżetu miasta na dzień 31 sierpnia. Kwota wydatków została zwiększona o kwotę 442 650 zł i to też jest kwota już zwiększona o te 13 tysięcy, z czego wydatki bieżące wzrosły o 422 650 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 20 tysięcy. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i na dzień 31 sierpnia wynosi 2 425 032 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym, natomiast rozchody zmalały o kwotę 166 276 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się. I to jest wszystko wykazane w załączniku numer 1. W załączniku numer 2, który dotyczy przedsięwzięć, dodano przedsięwzięcie pod nazwą przebudowa ulicy Inwalidów Wojennych i ulicy Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i to jest dokładnie to przedsięwzięcie, o którym mówił pan burmistrz z Polskiego Ładu, gdzie otrzymaliśmy promesę wstępną na tą inwestycję. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. Dziękuję. Czy są uwagi, pytania ze strony radnych na temat prognozy naszej finansowej na lata 2022-2035? Pan radny Ukianowicz, bardzo proszę. Ja tylko dopytam, bo tu widzę zmiany w leasingu też. Czego dotyczyły te zmiany? Zmiany dotyczą oprocentowania, bo leasing również mamy w ratach i tam jest kapitalizacja, oprocentowanie, tak? Aha, to nie jest wielka kwota, tam jest w granicach chyba 900 zł w ciągu całego okresu. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035, zechce zagłosować. I została nam pani Grażyna Sawicz. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. I również poprosimy panią skarbnik o przybliżenie tematu zmian w budżecie miasta na rok 2022. Te zmiany tutaj dokonują się cały czas, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Bardzo proszę pani skarbnik. Jest dynamiczna, to prawda. Proszę państwa, i od razu na wstępie oczywiście też mówię o tych 13 tysiącach, bo tutaj też w tej uchwale budżetowej one muszą się pojawić, podobnie jak w WPF-ie. I tak, zwiększamy dochody budżetu miasta o kwotę 271 802 zł zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały i to jest już kwota powiększono te 13 tysięcy. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 438 078 zł zgodnie z załącznikiem numer 2 do budżetu. Budżet po zmianach będzie przedstawiał się następująco. Dochody ogółem to 31 349 514 zł i 85 groszy, z czego dochody bieżące to 23 587 606 zł i 85 groszy. Wydatki natomiast to 33 774 546 zł i 85 groszy. Wydatki bieżące 24 704 969 zł 85 groszy.
Deficyt budżetu miasta wynosi 2 425 032 zł i zostanie pokryte wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1 802 949 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą generalnie przesunięć pomiędzy paragrafami ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, która narzuca na nas obowiązek dostosowania tej klasyfikacji w ciągu 3 miesięcy, co powolutku ja jakby wprowadzam do budżetu. Po prostu przesuwam pomiędzy paragrafami. Nie chodzi to o zmiany w kwotach. Natomiast na zwiększenie o kwotę 271 802 zł po stronie dochodów składają się decyzje finansowe wojewody, które przychodzą do nas na zadania zlecone czy też własne. Dofinansowanie projektu pod nazwą Wielokulturowość to nasz potencjał oraz urealnienie planu w zakresie dochodów naszych bieżących wykonanych. To są drobne zmiany w zakresie na przykład kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, które dostosowujemy po prostu do już wykonanego planu. Po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 438 078 zł dotyczą wzrostu planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim o kwotę 200 tysięcy, wprowadzenie do planu projektu Wielokulturowość to nasz potencjał, decyzje wojewody warmińsko-mazurskiego oraz pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami niepowodujących zmian w budżecie. To, Dziękuję bardzo pani skarbnik. Zostały 4 miesiące roku 2022. To będzie gorący okres dla pani skarbnik, bo będą spływały wszystkie rachunki i nowe rachunki za oświetlenie, za gaz i za wszystko i to się wszystko ma na koniec roku jeszcze spiąć. No, nadzieja jest w tym, że w ostatnim wystąpieniu pana Morawieckiego premiera było obiecane samorządom dofinansowanie bodajże w kwocie 2 600 000 chyba, tak? 2 900 000, także myślę, że te pieniądze, które ewentualnie byśmy otrzymali, to dużo by pewnie pomogły w tym temacie. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze pytania do bieżących spraw, jeżeli mówimy o budżecie miasta na rok 2022? Nie widzę, w związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem dokonania zmian w budżecie miasta w wersji przedstawionej przez panią skarbnik na rok 2022? Zechce zagłosować. Czekamy, aż tutaj maszyna nasza policzy głosy imiennie. Czekamy tu jeszcze. Głos pana Czesława Antonowicza już dotarł i poprosimy panią Grażynę Sawicz. Dziękuję bardzo. Zmiana budżetu miasta w wersji przedstawionej przez panią skarbnik została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, szanowna rado, do ostatniego naszego punktu. Są to sprawy różne. Mamy dzisiaj mieszkańców miasta i ja udzielę państwu głosu, ale najpierw poruszymy sprawy tutaj rady. Do was wrócimy, bo na pewno macie tu sprawy. Bardzo proszę, sprawy różne, pan Czesław Antonowicz. Szanowni państwo, to w zasadzie w tej samej sprawie, bo skoro inwestycja była jakby prowadzona na dwóch ulicach Słowackiego i Bema, pewnie tutaj mieszkańcy Słowackiego pewnie też swój głos zaraz to oddadzą, a ja ze względu na to, że muszę praktycznie uciekać. Ja już to mówiłem, jeśli chodzi o Bema, dwa takie punkty są, które trzeba byłoby może ewentualnie tam naprawić czy zmodernizować. Chodzi o obniżenie krawężnika przy zejściu z chodnika w stronę sklepu, bo tam jest zawyżony, bo tam przedtem pierwotnej wersji było zejście do płaszczyzny takiej ulicy, a teraz jest zrobiony krawężnik, tak dla starszych ludzi może to być przeszkodą. A druga sprawa to z odpływem tam z końca drogi, no tam jest jakiś problem, chyba że tak nie do końca ta woda tam odpływa i ja mam nadzieję, że jakieś tam znajdą się możliwości, żeby to naprawić. To tylko tyle ode mnie i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz.
na bieżąco do odpowiedzi się zgłasza. Chodzi o ulicę Bema, to tak, ten problem z tą wodą, która tam stoi, to pan radny zgłaszał wcześniej i tu tak naprawdę myśmy już byli na wizji lokalnej. Tam jest kwestia udrożnienia odpływu, który jest na końcu. Tam po prostu jest taki rowek, który wziął i zarósł. Nasi ludzie przyjdą, zrobią i pomiędzy sklepem a działkami ta woda sobie odpłynie. Także to będzie ogarnięte i dzisiaj byłem z panem Edwardem zobaczyć jak, bo ten fragment chodnika, o którym pan radny mówi, to jest chodnik zrobiony tak trochę grzecznościowo, bo to tego w projekcie w ogóle nie było, tylko stwierdziliśmy, że będzie to bardzo brzydko wyglądać, jak ten chodnik się będzie urywał tutaj, a parking będzie tutaj. Tam, panie, 10 metrów chodnika zostało dodatkowo zrobione? Ponad 10 metrów. No i nie ukrywam, że gdzieś tam umknęło nam, że tam faktycznie powinien być zjazd. Jest decyzja, porozmawiamy z panem żaglem, że po prostu ułożył tam jakiś ładny spadek i tyle. A, tak, Marek? A, no i super, dobra. To temat ogarnięty będzie. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w sprawach różnych. Bardzo proszę radnych. Tak, pan radny Szlejer się zgłasza. Ja mam takie dwie sprawy. Pierwsza sprawa to na ulicy Szkolnej od jakiegoś czasu jest ten spowalniacz ruchu. Tam w takim zdewastowanym stanie, części jego leżą tu pod sklepem budowlanym, nie? Rok szkolny się zaczyna, może warto to poprawić. A druga sprawa, bardzo fajnie, że Przemysłowa rusza wkrótce, ale jest taki problem, rozwiązania problemu skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, żeby wziąć to pod uwagę. Naprawdę mieszkańcy wyzwaniają, zresztą pan burmistrz chyba wie na temat parkowania i tak dalej, przy okazji no, remontu tej drogi, żeby po prostu, nie wiem, czy dogadać się z właścicielem pewnym, żeby to jakoś to rozwiązać, ten właśnie sprawy parkingowe i inne. Dobrze, no, proszę bardzo. Proszę pana burmistrza. Dziękuję. Dobra, jeśli chodzi o spowalniacz, no tam jest kłopot ze sklepem budowlanym, tak, bo przypuszczalnie te samochody, które tam jadą do Napka, to po prostu rozjeżdżają ten spowalniacz. Naprawimy go na pewno przed rokiem szkolnym. Jeśli chodzi o organizację ruchu na ulicy Mickiewicza, to na pewno coś będziemy o tym myśleli, dlatego że to jest uciążliwe niewątpliwie. Będziemy rozmawiali z panem Baksem, z panem Kierulem, przepraszam. Tak jak człowiek myśli, żeby nie powiedzieć Baks, wiecie, i po prostu na pewno powie. Także bardzo przepraszam pana Ryszarda. Z panem Ryszardem Kierulem będziemy rozmawiali. Ja interweniowałem na prośbę mieszkańców, tam stała ta ekspozycja dachówek, to jest już zdjęte chyba tak nawet, tak, o ile pamiętam. Także spróbujemy jakoś to uporządkować, bo tak żeby i sklep mógł funkcjonować i że mieszkańcom to nie przeszkadzało, nie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Pan radny Gedamowicz, bardzo proszę. Jeżeli mówimy tutaj o drogach i o stojącej wodzie, tam jest problem też na ulicy Szkolnej bardzo mocny, jeżeli są intensywne opady, tam się robi jezioro i nie wiem, czy tam by trzeba było przesunąć może studzienkę, no trzeba by było po prostu się przyjrzeć temu. Ja wiem, że tam na razie jest inwestycja, trwa tego sklepu i no na pewno to nie jest jeszcze czas i pora, ale jak są opady, a szczególnie wczesną wiosną, zresztą tu kilka razy Zbyszek też w tej sprawie zgłaszał, tak? Takie uwagi. Także ja bardzo dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze z państwa? Nie ma. W związku z powyższym przechodzimy tutaj do naszych mieszkańców. Słucham państwa. Mówię do mieszkańców ulicy. Tak? Macie się, tak? Radny Maciej, radny. To jeżeli ja pozwolę, to w imieniu mieszkańców. Tak. Z uwagi na to, że tutaj rozmawiałem z mieszkańcami wcześniej, chciałbym rozpocząć sprawę aktualnie trwającej inwestycji. Zgłaszałem to do pana burmistrza, w dniu dzisiejszym rozmawiałem wcześniej do pana Edwarda. Sprawa jest z wjazdami. To jest ostatni wjazd przy posesji właśnie pana Arkadiusza Masarskiego w okolicach na teren działki budowlanej do pana Tomasza. Jeszcze wjazd znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Słowackiego-Kochanowskiego. Te wjazdy, kwestia są tak jakby no, moim zdaniem niedokończone, bądź kwestia też, jeżeli chodzi o ostatni wjazd przy ulicy, czy przy skrzyżowaniu z ulicą Miłosza, jest on moim zdaniem również zbyt wąski, kompletnie odbiegający od zarysu drogi, która na obecną chwilę tam się znajduje. Jeżeli chodzi o wjazd u pana Tomasza Biedrowskiego, no jest on jest zmniejszony. No, pan Tomasz wcześniej ten wjazd sam własnymi środkami przygotował. Na obecną chwilę on, jak bodajże mierzyliśmy, wynosił ile? 5 metrów czy 5,5? Na teren działki tam koło ciebie?
No 5,5 metra były z ulicą Miłosza i podobny był koło ciebie. No i tam wstawka została odebrana około 1,5 metra, tak? Że w środku znajduje się plac ziemi. Jeżeli chodzi o zjazd przy ulicy Słowackiego, z Kochanowskiego, no tam znajduje się tak niedokończone, tak jakby ten zjazd jest kawałek ziemi, później zimową porą kwestia, on może być no, po prostu niewidoczny i sądzę, że od śnieżarką to będzie pierwszym bądź drugim razem, kiedy ściągnie krawężnik i będzie przejeżdżał po tej ziemi, która tam się znajduje. Fajnie by było, żeby to było połączone z zarysem drogi, która na obecną chwilę się znajduje na ulicy Kochanowskiego. No i następna sprawa, powierzchnia asfaltowa. Byłem tutaj osobiście wraz z panem Tomaszem. Znajdują się tam delikatne ślady, znaczy delikatne, kolejne po oponach od sprzętu budowlanego. Tak? Są to kolejne, które są wyczuwalne i no, po prostu nawierzchnia jest jak na nową, no, jest po prostu już zniszczona. Dlatego też tutaj to zgłaszałem i prośba taka, żeby jakaś interwencja została podjęta do wykonawcy o poprawienie tych rzeczy, o które prosiłem. Jeżeli chodzi o sprawę następną. Chcielibyśmy tutaj porozmawiać wraz z mieszkańcami tematu, który był poruszony na komisji, bodajże to było w kwietniu, w kwietniu na temat poprawienia płyt betonowych na ulicy Reja oraz trelinki, która znajduje się na ulicy Kochanowskiego, z uwagi na to, że zbliża się okres jesienno-zimowy i znowu powstanie problem ze stojącą wodą, która będzie uniemożliwiała poruszanie się w jakiś tam normalny sposób mieszkańcom naszej ulicy. No i tutaj chyba o niczym nie zapomniałem. Jeżeli o czymś zapomniałem, to... No tak, znaczy tak jak było temat... To też tam ci panowie, którzy jeździli ciężkim sprzętem, wyłożyli tą ziemię na tą działkę z boku, to też mi się wydaje, że powinni tą drogę sprzątnąć po sobie, bo jest tam tyle droga, że tak naprawdę strach aż na przejeżdżać samochodem. No to jak pozwolę sobie, nie będzie słychać. Tutaj mieszkańcy poprosili również o przętnięcie drogi po zakończeniu inwestycji remontu ulicy Słowackiego. To chodzi konkretnie o ulicę Miłosza, tak? Miłosza i w tamtą stronę, bo no nie ukrywajmy, widać było efekt prac, tak? Tego sprzętu budowlanego. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś, tak, pan burmistrz ewentualnie... Ja zacznę, bo jakby merytorycznych odpowiedzi najwięcej udzieli pan Edward. Ja miałem takie wewnętrzne przekonanie, że wszystkim mieszkańcom, jeśli chodzi o wjazdy na posesję, to żeśmy je przełożyli zgodnie z życzeniem, bo sporo tych mieszkańców trafiło do mnie, czy do pana Edwarda, bo byłem i też byłem na ulicy, poczynając od pana Skudlarka, czy Piotra Błockiego i właściwie każdy, kto chciał, to miał przełożone jak chciał, bo pan Żagier też miał od nas informację, że może rozmawiać z mieszkańcami, jak my mu zatwierdzimy listę życzeń, to tak robił, nie, panie Edwardzie, o ile pamiętam. Na jakimś etapie byliśmy trochę, że tak powiem, zmęczeni, bo, no ale dobra, projekt projektem, życie życiem, jak ludzie chcieli i tak. Na tym etapie trzeba było do nas trafić, ten wjazd byśmy zrobili, tak jak była potrzeba. Tylko nie przypominam sobie kontaktu, nie? No, ale panie Tomku, czy pan był u mnie albo u pana Edwarda? Razem z małżonką byłem. A kiedy? No to panie nie powiem daty, ale no, akurat raz zrobię, no. Jak była zaczęta tylko inwestycja, to były pierwsze krawężniki, tak powiem, no. Już taki zarys się kształtował, no. Tej drogi i przychodziliśmy, rozmawialiśmy, no, ja, że to, wjazd, no. Istniejący ma na przykład, dokładnie nie powiem, powiedzmy 5,5 metra, no. A w tej chwili przewidziane jest 3 metry. Znaczy to jest kwestia też jakby rozsądku z drugiej strony, nie? I teraz zrobimy tak, no. Że jest 3 metry, raptem jest 5 metry, a na środku stoi jedna wielka duża kałuża. Gdzie wjazd był zrobiony w latach, koniec lat 80. Do dnia dzisiejszego, do inwestycji, woda nie gromadziła się, nie stała. Na dzień dzisiejszy woda stoi pod samą bramę. Powiem ci tak, to nie mam pojęcia dlaczego, bo w większości... W każdym wypadku gdzieś tam jak ktoś chciał, tak miał zrobione. Być może to jest kwestia ilości dodatkowej pracy, która jakby nie była przewidziana w projekcie. Nie wiem, czy... Była taka rozmowa, że nikt nie będzie klikował rynku prezentów,
No. Jeżeli w jednym miejscu jest wjazd zrobiony 5,5 metra głębokości, no, którego wjazdu nie było, a był zamalowany i jest zrobiony, a w tym miejscu jest 3 metry, więc załóżmy jest te 2 metry mniejszy, krótszy, no, ale mógł być szerszy, bo kluczem... tam chodziło raptem może, no nie wiem, 2 metry kwadratowe. Ja wiem, kluczem zawsze u nas jest projekt, jak to jest, że tak powiem, w granicach rozsądku, to w ogóle jest nie kłopot. Więc może trzeba było przyjść się porozumieć, może pan by kupił materiał, to byśmy zrobili, no. Szkoda, że do mnie pan nie trafił. Miałem pójść, nie miałem pogadać, o co mi chodzi. No i temat się udał. No, ale nie kontaktował się pan potem w żaden sposób? No to jeżeli byłem, rozmawiałem, miałem przyjechać, mieliśmy razem pójść, miałem pokazać, no to ile razy można przychodzić? No wystarczy tak naprawdę telefon, a na przykład do mnie też fajnie było zadzwonić. Każdy mieszkaniec ma mój telefon, naprawdę. Starczyło wykonać telefon w trakcie roboty, to może byśmy się dogadali, a w tej chwili jest praca zakończona i tak trochę, no przecież nie będziemy rozbierali drogi, które już jest. Ale nie, ale to droga jest zgodnie z... To nie jest czas na negocjacje z wygodowcą, no. No. Miesiąc, a my teraz mamy się lata nie męczyć, tak? Ja wiem, ale wystarczyło do mnie wykonać telefon w trakcie, kiedy było to robione, kiedy pan zobaczył, że to jest robione, a... Ale ja nie chcę z panem się kłócić, starczy zadzwonić do burmistrza. Dzwonił pan do mnie i dzwonił. Wystarczyło zadzwonić, naprawdę. Ale nie, ale gdybym ja wiedział o tym problemie, się pochylił. Każdy mieszkaniec, który gdzieś tam się skontaktował ze mną, sprawa została załatwiona. Także jakby, no tu moim zdaniem jakby zabrakło tego kontaktu z pana strony, naprawdę. Jednego. Pan Edward mówił, że przyjedzie i skontaktuje się. Ale też musi, ja wiem, ale też musi pan zrozumieć, że pan... Ale ja nie chcę z panem się kłócić. Pan Edward prowadzi na mieście. Oprócz pana wjazdu, który ma 3 metry, mógłby mieć 5, prowadzi 5 inwestycji. Ale starczyłoby zadzwonić. Ja powiem tak, ale ja... Bardzo szkoda, że pan do mnie zadzwonił, bo być może w ogóle nie byłoby tematu. Jeśli chodzi o ten wjazd ostatni, bo tu panowie chyba mówią o tym ostatnim wjeździe za panem Rabczukiem, nie? Dobrze, to ten wjazd tak naprawdę prowadzi do drogi, której jeszcze nie ma. I ta droga będzie kiedyś robiona i w momencie, kiedy będziemy przygotowywali inwestycje, to tak naprawdę tam cały ten wjazd będzie musiał być przebudowany tak, żeby był dostosowany do biegu tej drogi, która jest przy waszych wyjazdach. A słuchajcie, a te uwagi przyjmujemy. Te uwagi przyjmujemy, są rozsądne, rozwiążemy problem, żeby nie było tak, że ktoś wjedzie oponą i sobie uszczyknie oponę. Tu w ogóle nie ma dyskusji, tak? To zgłosimy wykonawcy, żeby takich zagrożeń nie było. Tak, żeby to nie jest kłopot. To tak jak radny z Bema, tak? Pozgłaszali uwagi, to co można usunąć natychmiast, usuniemy natychmiast. To, co nie da się usunąć natychmiast, no to no, na pewno, że trzeba poczekać. Natomiast, no mówię, tu strasznie szkoda, że pan do mnie nie zadzwonił, bo być może byśmy to rozwiązali, ale ja myślę, że pan Edward może się tu odnieść szerzej. Także tyle z mojej strony na dzień dzisiejszy. Ja, jeżeli mogę jeszcze, prośba tak ode mnie jest ogromna, żeby już więcej nie wynikła taka sytuacja, że mieszkańcy no po prostu kontaktują się z kimś, później kwestia tego kontaktu nie ma z jednej bądź z drugiej strony. Prośba taka, żeby uwagi, które zostały dzisiaj zgłoszone, żeby informacja na temat ich rozwiązania została przekazana do mnie. Ja zobowiązuję się do tego, że przekażę mieszkańcom informację na okoliczność tego, w jaki to sposób zostanie rozwiązane. Jeżeli mieszkańcy wtedy będą mieli, że tak powiem, jakieś uwagi, no to wtedy będą podejmowane jakieś tam odpowiednie kroki z ich strony i prosiłbym bardzo, żeby to, jeżeli mieszkańcy oczywiście wyrażają na to zgodę, żeby było to za moim pośrednictwem, ja wtedy na bieżąco będę im przekazywał informacje, które tutaj zostały podjęte w Urzędzie Miasta. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam taką propozycję od razu po nagraniu. Bardzo proszę o pozostanie mieszkańców, pana Edwarda, pana burmistrza i tutaj już poza anteną szczegóły, żeby domówić, bo to nie jest czas i żeby tutaj w szczegółach takie sprawy mówić. Dobrze, że panowie jesteście, są uwagi i po nagraniu antenowym tutaj dojdzie do już konkretnych rozmów. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Pan radny Schleyer się zgłasza. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, taka zwykła ciekawość, tu właśnie do inwestycji tutaj Maćka, nie? Dokąd ma prowadzić ten chodnik przy tej nowej drodze? Chodzi mi o to nogę jakby w stronę no, miasta jest przy ogrodzeniu i potem tam jest, wychodzi taki szeroki chodnik. Dokąd? Przyjezdni. Dokąd ma prowadzić? No ale jaki sens było robienia tego? To są koszta przecież. No właśnie, to pytam się o sens tego chodnika. Te szczegóły, panie Edwardzie, bardzo proszę, te szczegóły po spotkaniu, dobrze?
po spotkaniu, jest, po czasie... Bo to jest taka odnoga jakby od tego. Mi się wydaje, że to jest bez sensu tam to kosztować. Dobrze, to cenna jest uwaga i po nagraniu rzeczywiście te sprawy będą załatwione. Zmieniamy temat, nim rozmawiamy o tej inwestycji. Czy są jeszcze jakieś sprawy? No panie przewodniczący, ja tylko ruszyłem temat z uwagi na to, tutaj, po co też mieszkańcy tutaj są, żeby no jakoś tam odnieść się do tematu tego Reja i Kochanowskiego, jeżeli chodzi o studzienki, poprawie tych płyt betonowych, no bo po to mieszkańcy są, żeby uzyskali odpowiedź i chciałbym tutaj, no mówię, ten temat poruszyć. Na kolejnej sesji zobowiązuję się tutaj temat poruszyć i będzie przedstawiony już w wersji oficjalnej, bo to będzie wynegocjowane po dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję. Dobrze, czy są jeszcze jakieś sprawy inne? Ja mam... Tutaj bardzo proszę. Nie, może słuchać, bo nie będzie słychać. Chodzi o poprawę tej drogi, bo też naprawdę... Chodzi jeszcze o poprawę tej drogi właśnie tam koło mnie i tam jeszcze w innych miejscach, bo ten sprzęt naprawdę ciężki, który jeździł, to naprawdę te płyty i te dziury jakby dalej pogłębił. I też tą rozmowę wcześniej, co przeprowadzaliśmy w kwietniu, no to tak uzgodniliśmy, że to miało być jakby zrobione wcześniej, no ale dobrze. Skończyła się budowa, no i według mnie no, trzeba by było tam poprawić, bo naprawdę zbierają się kałuże i jest naprawdę problem. Dobrze, tak jak powiedziałem, po nagraniu zostają dwie strony i wszystkie sprawy będą poruszone, a na kolejnej sesji będzie informacja publiczna, czym się to wszystko zakończyło. Ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś sprawy różne? To ja zakończę tu miłym akcentem. Dostaliśmy dużo laptopów, panie burmistrzu. Proszę może w tym temacie. Są to laptopy z programu właśnie PGR-owskiego. Tych laptopów jest naprawdę bardzo dużo. Wiem, że teraz miasto jest na etapie rozdawania tych laptopów. Jakie są zasady, jak to będzie wyglądało? Tak naprawdę większość tych laptopów została już przekazana. Ich było dokładnie 156 sztuk. Myśmy przeprowadzili weryfikację osób, które są uprawnione do przyznania tych laptopów i podpisaliśmy stosowne umowy z rodzicami dzieci, które otrzymują to wsparcie. To jest wsparcie rządowe. Na terenie miasta dzieci, wnuków dawnych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, no według tych danych, które otrzymaliśmy, było 156 osób. Także to i myślę, że w miarę sprawnie to przekazywanie. Nie wiem, ile zostało. Jakby ktoś z radnych był ciekawy, to w tamtej sali stoją. Ale tak, myślę, że już ogromna większość została już przekazana mieszkańcom. Tak, w tej sprawie to była taka specjalna ankieta. Tam trzeba rzeczywiście było udowodnić te pochodzenie tutaj PGR-owskie. No i rzeczywiście, że tak powiem, tak, prace w PGR-ach i będą te laptopy przekazane. Rozumiem, że więcej spraw już nie ma różnych. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy przewidziane na dzisiejsze spotkanie, zamykam sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.